Człowiek, który zupełnie nie, nie pasuje do rzeczywistości XXI wiecznej do, do, do Polski. E, swoje miejsce od dawno mieć, powinien mieć poza życiem publicznym, ale nie chcę się tutaj nad nim tutaj wyzłośliwiać. Ograniczyli oni sami siebie radykalnymi kandydatami, e, często bzdurnymi wypowiedziami. Nieprzygotowanymi kandydatami, brakiem programu. To on jest prezydentem Polski. Nie jest prezydentem PiS-u, nie jest prezydentem Jarosława Kaczyńskiego, jego prywatnym, tylko jest prezydentem Polski. Szanowni Państwo, jest już z nami poseł koalicji obywatelskiej Arkadiusz. Mrycha, pana posła. Dzień dobry, witam serdecznie. No i przede wszystkim gratuluję reelekcji, bo jest mandat i to bardzo, bardzo pewnie. Natomiast mamy już krajobraz polski po wyborach. Przypomnijmy na szybko Państwu wyniki, bo mamy już oczywiście obliczone 100% komisji obwodowych. Pis 35,38, koalicja obywatelska 30,7%, trzecia droga 14,40%, Nowa Lewica 8,61, a także Konfederacja Wolność i Niepodległość 7 i 16 setnych. Panie pośle, kiedy patrzy Pan na te wyniki, bo dla wielu na przykład e, sufitem dla koalicji obywatelskiej było 30%, a tutaj prawie o procent ten, e, ten próg został przekroczony i koalicja obywatelska. Nie może się pochwalić dość dużą ilością mandatów bo aż 157. No to na pewno <laughs> wyniki e, koalicji cieszą, bo powiększyliśmy stan posiadania, ale oczywiście najważniejszą, e, największą radość nam sprawia fakt, że uzbieraliśmy w ramach partii demokratycznych e, większość e, blisko 250 mandatów e, w Sejmie i to jest ogromne zwycięstwo środowisk demokratycznych, polskiego społeczeństwa, wielkiego ruchu obywatelskiego, no bo przypomnijmy, że to, co najważniejsze chyba z tych wyborów się wyłania, to ta niesamowicie wielka frekwencja, ponad 70%. To naprawdę jest wielkie zwycięstwo naszych obywateli w Polsce, mieszkających także za granicą i którzy rządowi Kaczyńskiego i Morawieckiego pokazali czerwoną kartkę, bo chęć zmiany była po prostu ewidentna. Tak, tym bardziej, że jeżeli chodzi o te głosy Polonii, bardzo się martwiono o to, że te wyniki nie zdążą e, napłynąć do Polski, natomiast napłynęły, no i tam zdecydowanie wygrała opozycja, szczególnie właśnie koalicja obywatelska. E, choć akurat ciekawostka, no taką jedyną Polonią e, dużą, której słyszałem, gdzie wygrała Prawo i Sprawiedliwość, Chicago. jest to Chicago, Chicago i w ogóle Polonia amerykańska tam na no, cały kraj. Nie, PiS miał większość, się mhm. znaczy większość, miał, miał największą ilość głosów. Szanowni Państwo, mamy również informacji o frekwencji w Warszawie. Na szybko ją Państwu również pokażemy, bo to jest oficjalnie 84,92%, więc widać, że też widać tą ogromną mobilizację w dużych miastach. No w ogóle ta frekwencja w tych wyborach jest czymś bez precedensu. Przypominaliśmy Państwu przez te. Dwa dni, że jest to frekwencja najwyższa od 1919 roku. To jest najwyższa frekwencja w historii Polski. W, w historii tej Polski najnowszej, można powiedzieć. Tak, wcześniej nie było wyborów. 104 <laughs> lata, lata Polacy musieli czekać na to, żeby e, mieć podobną frekwencję i ostatecznie jest 174,38%. No, w tych wyborach w 1919 roku, no po 123 latach zaborów Ale... to było 75%. Procent. Ale to proszę zauważyć, jak. Mimo wszystko dość przekornym społeczeństwem jesteśmy, bo e, największy ruch obywatelski powstał przeciwko władzy, która próbowała przez 8 lat tą obywatelskość w Polakach jakby ograniczać, tłamsić, e, zobrzydzać to, bo nie boję się użyć takiego określenia. I Polacy nie lubią, kiedy władza ogranicza im wolność, swobody, e, nakazuje, zakazuje. I stąd też pewnie ta wysoka frekwencja. PIS po prostu sam sobie to zrobił. Natomiast też patrząc na te wyniki, mamy, ja bym powiedział zmieszanie wśród wielu wyborców. No bo wyborcy prawej sprawiedliwości słyszą, że wygrali wybory, ale tak wygrali, że ich opcja traci władzę. Mamy również ankietę, do której zachęcam Państwa, żeby wziąć udział już prawie tysiąc głosów. Czy e, jesteście zadowoleni z wyników wyborów na tak 44%, na nie 41, a mieszane uczucia ma 15%, więc rzeczywiście mhm. jest e, coś takiego, że w narodzie jest ciągle ta niepewność, mhm. a kiedy już dzisiaj. Widzimy takie momenty, gdzie Wodysław Kosienia kamysz mówi o tym, że w tej ewentualnej umowie koalicyjnej on sobie nie życzy żadnych postulatów się to poglądowych bo, bo to nie powinno być w ogóle przedmiotem dyskusji, jakichś ustaleń między partiami. No to już Lewica Oster odpowiada, że ta aborcja do 12 tygodnia ciąży powinna być wprowadzona. No oczywiście jeszcze, że Sejm się nie zebrał, jeszcze nie mamy rządu, jeszcze nie mamy stanowisk, a mamy już. Pierwsze starać, a to na pewno mhm. będzie ciekawa koalicja. Na pewno będą punkty sporne, co zresztą nie jest chyba żadną tajemnicą, bo nawet w obozie PIS-u były punkty sporne i to takie, które wydawałyby się powinny być oczywiste dla polskich, polskich polityków. Mówię tu chociażby o środkach unijnych zablokowanych przez frakcję Ziobry środków z KPO i na tym tle przecież obóz PiSu się dość mocno pokłócił i podzielił. Więc wydaje mi się, że te punkty sporne, które będą się pojawiały między środowiskiem lewicowym, między środowiskami konserwatywnymi w, w, w PSL-u, no mimo wszystko będziemy mogli ostatecznie je wy, wypracować, przeprowadzić, bo wiele z tych postulatów jest ważnych dla, dla naszych obywateli, dla naszych obywatelek, które tak przecież też licznie udały się do lokali wyborczych, ale tak bardzo się zaangażowały w sam ten okres kampanijny. Więc naprawdę, ja też tak z przymrożeniem zawsze patrzę na takie Twitterowe wymiany zdań, te Twitterowe awantury, bo, bo internet rządzi się swoimi prawami, zbierze się nowy Sejm, zacznie się już ta normalna dyskusja polityczna. A wracając do, do, do pierwszego Pana sformułowania odnośnie właśnie tych mieszanych uczuć i tego niby zwycięstwa PiSu, to chyba też jest taka dobra okazja też, żeby młodzieży w szkole pokazywać na żywym przykładzie, czym jest tak zwane pyrrusowe zwycięstwo, czyli takie, które generalnie nie przynosi realnego, realnego zwycięstwa. My tak w ogóle się w Polsce już odzwyczailiśmy takie kosowe jak koalicja, bo... Bo ta koalicja z Zjednoczonej Prawicy no to niby była koalicja, no ale tak w sumie umówmy się, spory, spory były, ale raczej takie sprawy jak na przykład właśnie KPO między ministrem Ziobro a premierem Morawieckim. I Tutaj nasi widzowie zadają pytanie o, o to KPO, bo pamiętamy takie słynne słowo na Tuska, że dzień po wyborach, one będą załatwione. Teraz się okazuje, że dzień po premierem, tak więc, bo, bo to była przenośnia ponoć, to, 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 ile tych przenośni będzie, bo nie no, niektórzy ale... wyborcy się obawiają, że może być ich za dużo. Nie no, to jest oczywistym, że, że w momencie, kiedy się uzyskuje władzę, można realnie działać, więc yy, czekamy przede wszystkim nawet, żeby zostać oficjalnie posłami, no bo jeszcze nawet ślubowań nie yy, odebraliśmy, więc yy, uformuje się nowy sejm i stąd też i z tego, z tego miejsca, i sądzę, że te, tych apeli będzie bardzo dużo pod adresem przede wszystkim pana prezydenta, żeby właśnie nie zwlekał, żeby właśnie te postulaty, o których mówił chociażby premier Donald Tusk, można było jak najszybciej realizować, i, i wszystkim nam teraz zależy, żeby ten nowy Sejm zebrał się jak najszybciej, żeby nowy rząd został wyłoniony jak najszybciej, żeby tu pan prezydent Duda nie, nie grał w jakieś gierki polityczne, nie wydłużał tego nieuniknionego procesu odsunięcia PiSu od władzy, bo wtedy faktycznie będzie działał wbrew Polakom, wbrew interesom społeczeństwa, no, którego jest prezydentem, więc. Nie jest członkiem partii politycznej, powinien działać tutaj z Polską w sercu i mam nadzieję, że to jest już kwestia naprawdę kilku tygodni, kiedy to wszystko się sformalizuje. Tym bardziej, że te 100 konkretów Platformy było obiecane na 101 dni rządu, więc po tych 101 dniach, można powiedzieć, od powołania tego rządu będziemy mogli już Was z tego rozliczać. Natomiast mamy cały czas na bieżąco komentarze tych wyników. Tomasz Lis napisał, na wielkie słowa szacunku usługuje Borys Budka, schował do kieszeni ego, zrobił miejsce Tuskowi, lojalnie grał na lidera i całą drużynę, pokazał mądrość i klasę. Brawo. No właśnie, bo dla, tutaj na przykład Zbigniew Sonaga podczas wieczoru wyborczego mówił, że dzięki Donaldowi Tuskowi tak naprawdę jest to zwycięstwo opozycji, że on wrócił do Polski, poprowadził koalicję obywatelską do zwycięstwa. Zgadza się Pan z tymi słowami Tomasza Lisa? Absolutnie tak. Zresztą sam Donald Tusk na finiszu kampanii, kiedy miał spotkanie z mieszkańcami Katowic, z mieszkańcami Śląska, podkreślił to bardzo wyraźnie, że właśnie Borys Budka zachował się niezwykle odpowiedzialnie. Niezwykle altruistycznie i sam zaangażował się w ten proces powrotu Donalda Tuska do, do polskiej polityki. Bez smrugnięcia okiem zrezygnował z pełnionej, ważnej przecież politycznie funkcji, jakim jest szef Platformy Obywatelskiej właśnie po to, żeby... Z Umieć zbudować jeszcze szerszą formułę do, do zwycięstwa, żeby wykorzystać każde ludzkie zasoby do, do pokonania PiSu, i widać, że ten plan y, sprzed dwóch lat y, dzisiaj się ziścił. Szanowni Państwo, również mamy dla Państwa przygotowane relacje z tego, ile mandatów senackich zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Mamy no, porównanie od 2015 roku, wtedy to było. 63 mandaty, dzisiaj 40, zeszła kadę 48, a teraz już tylko 34, co pokazuje, że jeżeli opozycja będzie działać sprawnie i będzie dobrze koordynować swoje działania, to ma dwie izby tak naprawdę. No, cieszy, że pak senacki, który jest najlepszym dowodem, że potrafimy ze sobą współpracować i w sprawach istotnych znajdujemy porozumienie. Tak, z takim dobrym rezultatem został wdrożony. 66 mandatów. Proszę zauważyć, że w Izbie Wyższej nie będzie nikogo spoza tych dwóch bloków, czyli spoza PiSu i spoza Paktu Senackiego. Więc to... Czy ma Pan na myśli Konfederację? No, jeszcze inni kandydaci, inne komitety wystawiały, bo bezpartyjnie wystawiali swoich kandydatów do, do Senatu, więc czasami było ich nawet cztero, czworo czy, czy pięcioro w danym okręgu senackim, ale to pokazuje skuteczność naszych, naszych działań, że tam gdzie liderzy faktycznie znajdują to porozumienie, Potrafią się dogadać, czasami w bardzo trudnych okolicznościach, bo przecież to nie jest łatwe w stu okręgach wyłonić stu wspólnych kandydatów. To po prostu przynosi wymierne i realne efekty i tak też będziemy podchodzili do tworzenia koalicji rządzącej. Panie pośle, też w ogóle sprawdziłem też wynik pański 64,5 tysiąca to jest rekord? Mój osobisty na pewno i rekord platformy koalicji w historii tego okręgu na pewno też. Tak więc mamy też porównanie tej liczby głosów do zeszłych wyborów do dzisiaj. PiS według nich stracił prawie pół miliona wyborców, Koalicja Obywatelska zyskała półtora miliona nowych. Trzecia droga też półtora miliona, no tu porównujemy koalicję PSL z Kukic 15, Lewica straciła pół miliona wyborców, a Konfederacja, mimo tego, że ma 300 tysięcy prawie nowych głosów, to ma tylko kilka nowych mandatów. Więc jest ta teoria, bo dokładnie o 7 konfederacji wzrosło, że ta frekwencja wyborcza zabiła ten wysoki wynik konfederacji i mamy już, myślę, powoli takie rozliczenia wewnątrzpartyjne, bo nie wiem, czy się Pan zgodzi, nasi widzowie stwierdzili, że tak naprawdę konfederacja jest największymi przegranymi tych wyborów. Weiss, Okręgu Przemysłu który będzie naszym gościem jeszcze dzisiaj, nie, wszedł do Sejmu, jest to już oficjalne. I szef sztabu konfederacji Witold Tumanowicz. Powiedział onotowi, to wniosek do sądu partyjnego przeciwko Januszowi Korwimikiemu, tak. który sabotował naszą kampanię. Zresztą przypomnijmy, Szanowni Państwo, że Janusz korwimik w swoim okręgu 20 przegrał walkę o mandat z żoną Krzysztofa Bosaka, kariną Bosak, która zdobyła ponad 20 tysięcy głosów. Janusz korwimik nie przebył 10 tysięcy, gdzie na przykład udało się to Jackowi Wilkowi, więc trzeci nawet. Trzeci wynik zrobił. Tak, więc dopiero trzeci wynik. I będzie mieli chyba drugie małżeństwo w Sejmie, bo Państwo no, Bosakowie. Po panu i posłance Gajewskiej, to będzie drugie małżeństwo w polskim Sejmie, i to jest też również oficjalne. Czy to jest koniec politycznej Janusza korwin Bo to też jest myślę dość istotne wydarzenie, biorąc pod uwagę, że on już ponad 30 lat, od początku tak, hmm. tak naprawdę, RP figuruje jako, ta, jako taki kinestor ruchu wolnościowego, i teraz patrzymy na to, że jednak. Już jest naprawdę publicznie wypychany z tej partii. No i mam wrażenie, że o kilka lat za, później, za, za, za późno. Zresztą nigdy nie byłem jakimś wielkim entuzjastą jego e, poglądów, ale przede wszystkim tych wygłaszanych pod adresem, e, pod adresem Polek, pod adresem pani. Zresztą i chyba te też wypowiedzi powyborcze zadecydowały o tak radykalnej postawie jego e, kolegów partyjnych, gdzie pozwolił sobie chyba na niezbyt uprzejme komentarze w stosunku do, do pani Bosak. Więc nie dziwię się, człowiek, który zupełnie nie, nie pasuje do rzeczywistości XXI wiecznej, do, do, do Polski, swoje miejsce już dawno mieć, powinien mieć poza życiem publicznym, ale nie chcę się tutaj nad nim tutaj wyzłośliwiać. To wyborcy zadecydowali o jego niskim wyniku. Cieszę się, że koalicja, że, że nasi kandydaci, nasi sympatycy. Też bardzo ciężko pracowali na tym, żeby pokazać prawdziwe oblicze Konfederacji. Bo proszę zauważyć, że przez kilka ostatnich, wręcz miesięcy, w internecie mieliśmy wzmożoną aktywność właśnie młodych ludzi, którzy pokazywali prawdziwe oblicze Konfederatów. Że to nie są tylko mili panowie, którzy nagrywają śmieszne filmiki na, na TikToku, tylko tam jest dużo radykalnych postaw, dużo podejrzanych, dużo podejrzanych kandydatów. I to młodzi ludzie, proszę zauważyć, nie frekwencja. To młodzi ludzie zrobili ten wynik Konfederacji. Wśród młodych wyborców w wieku 18-29 Konfederacja uzyskała czwarty... Chyba czwarty wynik. Tak, czwarty wynik wyprzedzając tylko Prawo gdzie, i sprawiedliwość. Gdzie, dokładnie, tak, gdzie, gdzie prawo i sprawiedliwość jest całkowicie odrzucane przez młode pokolenie. A 15% prawie mieli. No, no okej, okay, ale y, tu Sławek Męcen mówi otwarcie, że to ma być ich główny, y, główny wyborca, i okazuje się, że on do tego głównego wyborcy nie potrafi I mówić. To obywatelska w tej grupie wiekowej. Koalicja obywatelska. A druga Lewica. Druga Lewica. I to jest dla nas naprawdę ogromna satysfakcja, bo widzieliśmy, jak wiele młodych osób zaangażowało się w tą kampanię. Nie mówię tylko o kandydatach, ale o naszych sympatykach. O które brały udział w, w ciągu tych ostatnich lat w protestach różnego rodzaju, w, w takich ruchach oddolnych. I oni dzisiaj w tej kampanii dali z siebie wszystko. Tutaj mówię o tysiącach młodych osób, za które naprawdę za wasze zaangażowanie, ogromnie, ogromnie dziękuję, bo to jest, wasz, to jest wasz sukces, że udało się pokazać to prawdziwe oblicze Konfederacji, więc. I, ja nie, nie, naprawdę nie będę bronił tezy, że to frekwencja ich, ich um, ograniczyła. Ograniczyli oni sami siebie radykalnymi kandydatami, y, często bzdurnymi wypowiedziami, y, nieprzygotowanymi kandydatami, brakiem programu także dla młodych ludzi, bo mówię, same filmiki na TikToku to nie jest program, poważny program polityczny, a młodzież oczekuje poważnej polityki. Nawet jeśli to ma w wykonaniu być trochę starszych polityków, ale oni oczekują czegoś poważnego, dyskusji na temat ochrony zdrowia na temat edukacji, na temat gospodarki, na temat środowiska, a panowie z Konfederacji mówią o jakichś babach, które mają leczyć, mówią o spalinie, o spalinach, o, o węglu. Znaczy, oni nie rozumieją młodych ludzi, naprawdę nie rozumieją młodych ludzi. No właśnie, ale już po tych wyborach widzimy, że te głowy w Konfederacji będą lecieć. Takie powstaje podstawowe pytanie. Jak to jest, że Janusz Korwin-Mikke przeszkadza Konfederacji, jak na przykład Grzegorz Braun? Nie przeszkadza zresztą, Grzegorz Braun wprowadzi czwórkę posłów z e, praktycznie swojego ramienia, tak zwanej drużyny Brauna, mm -hmm. do tego mm, sejmu i nawet y, jest taka opinia w środowisku, że Grzegorz Braun nie występuje na konferencjach z Januszem Korwimikiem, bo boi się, że Janusz Korwimikę coś... Coś powie, coś czegoś się będzie musiał potem tłumaczyć. No to jest już taki poziom, mam wrażenie, marginalizacji e, byłego prezesa partii Korwin e, niespotykany chyba w żadnej partii. To pewnie tak, no ale też nie można być zaskoczonym obserwując naprawdę wypowiedzi i działania Korwina Mika z ostatnich no, dobrych kilku miesięcy. No ale też nie jest wielką tajemnicą, znając trochę to środowisko, że nie są wielkimi przyjaciółmi pan Wipler i pan Korwin, więc ja mogę tutaj podstawić taką swoją ind taką indywidualną tezę, że wejście do Sejmu właśnie Wiplera i takiego jego, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale produktu politycznego jakim jest Sławek Mencen, to i jednoczesne wypychanie korwina to jest kolejny etap przejmowania tego środowiska politycznego właśnie przez pana Wiplera, więc sądzę, że tam Zapytałem też się... Dzisiaj że my to. dzisiaj widzimy jakąś ich tam wewnętrzną rozgrywkę, która po prostu przy okazji słabego wyniku się, się rozgrywa. No właśnie, bo tutaj też myślę, będzie widoczny taki proces skręcania Konfederacji w stronę centrum. Jeszcze ta partia może nas w swoim istnieniu ze Natomiast, już zostawiając w ogóle temat Konfederacji, bo Co to jest. Musiałaś, taka, przepraszam, ale pozbyć ludzi z ruchu narodowego w pierwszej kolejności. Bo to jest taka na razie ciekawostka, taka analiza politologiczna. Aczkolwiek, jeżeli chodzi już o te realne działanie rządu, przyszłego rządu po tych wyborach, jest cały czas promowany ten wariant, teraz mówi się o nim dużo w mediach, że marszałkiem Sejmu Władysław Kośniak kamysz premierem Donald Tusk taki rząd. Taki Sejm by się Panu hmm. podobał? Znaczy mi się podoba Sejm, w którym y, nasze partie prodemokratyczne mają zdecydowaną większość i to jest dla mnie najważniejsze Dyskonali, Te dyskusje. O personaliach wiem, że zawsze rozgrzewają i, i chętnie się o nich dyskutuje i jeszcze chętnie się o nich y, czyta. Natomiast y, mówię, wszystko, wszystko musi mieć swój czas. Na razie mamy oficjalne wyniki już praktycznie z, z PKW. Zaświadczenia, spotkania liderów, umowy koalicyjne, decyzje personalne i i, I to liderzy będą ogłaszać ewentualne decyzje, tak więc proszę mnie zwolnić z komentowania tego typu sugestii. Natomiast jeżeli chodzi również o to, co się może dziać po tych wyborach, wspomnieliśmy o tym, że to może być ciekawa koalicja, bo mamy tak naprawdę od razem po platformę obywatelską. Myślę, że też w platformie cały czas jest takie bardziej prawicowe stronictwo, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, <grym> ale platforma wychodziła z, 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 z początku swojego istnienia z takich pozycji konserwatywno-liberalnych raczej, przecież była nawet taka koalicja z, z jakimś środowiskiem właśnie z panem z muszką tak, e, tak. na początku istnienia o, platformy 20 lat temu no, 20 tak, lat, tak, ale tak, jednak tak. to są korzenie no, które, oczywiście te, zły, które są faktem było sporo nasze znaczy sporo ale na pewno była grupa polityków która wywodziła się czy ze środowiska UPR-u czy ze środowiska Kolibra z tych środowisk konserwatywno liberalnych no tak tak, tak było oczywiście ale tak jak się zmienia społeczeństwo, się zmieniają partie polityczne. Platforma jest i będzie zawsze partią centrum, która w, swoim, w swoich szeregach ma i polityków bardziej liberalnych, w szczególności tych młodego pokolenia, ale takich tych bardziej centrowych, czy wręcz konserwatywnych, gdzie wśród których też są młodzi ludzie. Oczywiście, więc ja uważam, że. To nie będzie ta, ta, ta główna okoliczność. Koalicji, tak naprawdę, w ramach tej koalicji będziemy mieli konserwatywny PSL, w miarę konserwatywny wydaje mi się, może nie jakoś mocno, ale jednak Polskę 2053 na Hołowni, Platformę Obywatelską i w ogóle całą koalicję Obywatelską, gdzie są też te pragi, prawicowe stronnictwa. No, i w ramach tej koalicji również są te bardziej lewicowo-liberalne, a według, no w samej lewicy mamy aż do partii Razem, która jeszcze nie tak dawno postulowała. Ten próg 75% podatku dochodowego dla najbogatszych. To, jest, to będzie tak egzotyczna końca. Tam też policzył już 12 no, stronnictw. No, tylko oczywiście dlatego, na, na pewno będzie trzeba się umówić na pewne wspólne działania i proszę zauważyć, że w ostatnich latach w tych najważniejszych sprawach mówiliśmy jednym, jednym głosem. W, sprawie, w kwestiach dotyczących praworządności, sądownictwa, w kwestiach bezpieczeństwa, konieczności modernizacji, sensownej modernizacji armii, jeżeli chodzi o. o o edukację, o zwiększenie roli rodziców, dzieci, o, o, o ten większy komfort finansowania edukacji. Więc jest, jest tyle tematów wspólnych, na których musimy się skupić, że te no głównie światopoglądowe, tak, które różnice, które się gdzieś wyłaniają, naprawdę nie będą jakimś większym, większym problemem, bo, bo jest, co, jest co robić w obszarze ochrony środowiska, w rolnictwie, no naprawdę dogadamy się co do tych najważniejszych kwestii, to w ogóle nie mam cienia wątpliwości. No właśnie, bo to jest tego, że wielu waszych wyborców oczekuje e, związków partnerskich, oczekuje aborcji, e, się aborcji no, prawa do aborcji, tak, jak do przypisło. 12 tygodnia e, ciąży. Więc pytanie, czy rzeczywiście w ramach tej koalicji, jeszcze mając prezydenta Andrzeja Dudę, który zawsze może zawetować wasz, Waszą ustawę, jest to w ogóle realny postulat? I nie boi się Pan takiej sytuacji, że już tak naprawdę po studniach rządu trzeba się będzie tłumaczyć z pierwszych niespełnionych obietnic? Nie, mam nadzieję, że, że te najważniejsze uda nam się. Wypracować i, i też mam nadzieję, że w swojej postawie Andrzej Duda, no mówię, nie będzie się kierował takim e, politycznym, e, partykularnym interesem, że jednak dla niego głos obywateli, głos Polaków będzie ważniejszy niż głos Jarosława e, Kaczyńskiego. On jest prezydentem Polski, nie jest prezydentem PiS-u, nie jest prezydentem Jarosława Kaczyńskiego, jego prywatnym, tylko jest prezydentem Polski. Jeżeli Polacy dali wyraźny sygnał, że oczekują zmiany. W środowisku politycznym oczekują zmiany rządzących, że oczekują realizacji konkretnych postulatów, no to mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie postępował wbrew woli e, społeczeństwa e, i nie będzie prowadził jakiejś polityki obstrukcji. Tak? Oczywiście nie odmawiamy mu prawa do korzystania z narzędzi, e, które, które daje mu konstytucja, niemniej jednak nie może z nich robić takiego czystego politycznego narzędzia. Szanowni Państwo, będziemy powoli zmierzać z tą rozmową do końca, natomiast cały czas zachęcamy Was do zadawania pytań, bo te najciekawsze postaram się również jeszcze zadać na koniec i tak już bardziej może żartobliwie, aczkolwiek już też mówiąc o tym Sejmie dziesiątej kadencji. Nie, był taki memo konfederacji, że rodzina na swoim, biorąc pod uwagę, że wielu członków rodziny było na listach tej partii. no Na przykład Janusz Kalimicki to w ogóle był chyba rekordzistą, bo tam żona, syn. E, syn chyba w Zwracowia startował. Aczkolwiek e, będziemy mieli dwa małżeństwa e, w tym Sejmie, to na pewno. I wydaje mi się, że tylko tyle. Czy według pana jest to, e, może być jakiś problem dla wyborców, czy jest to po prostu taka ciekawostka, do której nie ma żadnego znaczenia? Mnie się wydaje, że to jest już taka czysto ciekawostka, bo oczywiście w parlamencie będzie więcej, bo jeszcze w Sejmie będzie pan minister Zdrojewski, a jego żona jest w Senacie, pani senator Zdrojewska, więc w parlamencie będzie jeszcze dodatkowe małżeństwo, chociaż rozdzielone izbami. Miłość rośnie wokół nas. <laughs> Polityka miłości, oczywiście. Więc to mam wrażenie, że to będzie w kategoriach. Czystej ciekawostki, że to, nie, że to nie jest chyba ta okoliczność, którym, którą wyborcy głównie się kierują, dokonując swoich decyzji politycznych. Aczkolwiek mam świadomość, że yy, fakt, że yy, ludzie interesują się tym, że, że są rodziny, że, że ktoś jest tatą, mamą i, i, i się w tej roli sprawdza. Wiemy doskonale, że dla, dla wielu Polaków to jest taki, taka miła, dobra, dodatkowa okoliczność. No nie można tak promować. To na przykład pamiętamy Johna Godsona, który mówił z. Eee, Mówicie moi Polacy, nie bójcie się mieć dzieci, ja mam piątkę, tak? i jest bardzo dobrze. No ja też się, no, naprawdę się często spotykam z, z takimi bardzo sympatycznymi reakcjami, gdzie podchodzą wyborcy, sympatycy. I, o, i poza dyskusją taką polityczną to zawsze jest tam, ten taki wątek rodzinny, a widzimy pana z tymi, tą trójeczką małych dzieci i pana żona i tak dalej, że fantastyczna. Ro... Znaczy, to są naprawdę bardzo miłe. Bardzo miło się to słyszy i sądzę, że każdy, kto. Słyszę swoje, swoje jakieś ciepłe, ciepłe słowa pod adresem z własnych rodzin, nie mówisz o, o polityka. To to zawsze jest takie budujące i też jestem przekonany, i, i jestem zwolennikiem takiego promowania y, rodzinnego trybu życia. Też na jednej z y, konwencji y, pamiętam z Donaldem Tuskiem był taki obraz, że y, y, wyszliście Państwo na scenę właśnie z dziećmi. Natomiast, y, y, natomiast przejdźmy do jednej takiej y, może political fiction, już takiego rozważania na przyszłość, bo Rozma rozmawialiśmy o tych głosach młodych ludzi, rozmawialiśmy o tych w ogóle ostatecznych wynikach wyborów i mimo wszystko uważam, że tak jak wielu myślę Polaków uważa, te wybory to jest porażka polskiej prawicy, bo pomijając to, że pisowni nie udało się utrzymać większości i tak naprawdę tylko o 9 mandatów utrzymali tą mniejszość blokującą, to Konfederacja również wykręciła o wiele słabszy wyników, niż się wiele osób spodziewało. Natomiast wywraca się do władzy jako Platforma Obywatelska, no i podczas ostatnich rządów Platform Obywatelskiej polska prawica bardzo mocno zyskała na sile. Myśli Pan, że teraz jest również możliwy taki scenariusz, że ta polska prawica troszeczkę się zreorganizuje, przemyśli pewne sprawy i wróci silniejsza? Oczywiście to też jest dość normalne w demokracjach, że się zmieniają stronyństwa przy władzy. Natomiast rzeczywiście ostatnio to był taki moment, gdzie e, prawicę jednak udało się znowu zmobilizować, gdzie jednak marsze niepodległości były najliczniejsze, a nie na przykład Marsz Miliona serc. Mhm. I teraz znowu możemy mieć taką sytuację, że prawica stanie się wśród młodych modna i wśród y, innych ludzi. No, na pewno polską tą prawicę będzie czekała pewnie jakaś gruntowniejsza y, zmiana. W piśmie na, na pewno nastąpi pewna dekompozycja. Jarosław Kaczyński, widać, że nawet po tej kampanii, że już raczej jest, zbliża się wielkimi krokami do politycznej emerytury. Morawiecki w PiSie też sądzę, że zostanie dość solidnie rozliczony z tej fatalnej w jego wykonaniu kampanii, bo przecież nie dojrze, że do, poprowadził PiS do, do, do ewidentnej porażki, to jeszcze w pamięci wyborców, wielu wyborców zostanie z tymi jakimiś naprawdę obrzydliwymi hasłami, oskarżeniami. Które, które podnosił na swoich wystąpieniach. Już dzisiaj widać, że Ziobrześci grają już na jakąś swoją podmiotowość, jakieś swoje wyodrębnienie w ramach PiSu. W Konfederacji też się zaczyna już rozliczanie i zaczynają się jakieś zmiany, więc na pewno prawice czeka, muszą się, będą się starali jakoś prze, przeszeregować, przeformatować. Pytanie wokół czego, tak? Bo jeżeli nadal będą chcieli iść. Na, 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 ze, ze sztandarami e, wyjścia Polski z Unii Europejskiej, e, jak to mają mająści. To znaczy, czy, czy wiele czy, osób czy, mówiło, czy nie, czy nie, że te wybory są właśnie o te flag, które tutaj jest. Ale dokładnie nastawę. tak jest. Przecież nie jest jakąś szczególną tajemnicą. Zresztą wielu polityków PIS-u. W szczególności Solidarnej Polskiej Konfederatów, kwestionuje naszą obecność w, w Unii Europejskiej. Więc jeżeli to będzie ten element, który będzie ich jednoczył, no to oczywiście na krótką metę pewnie im się da zorganizować, ale Polacy nie chcą mieć antyeuropejskiej e, e, anty klasy politycznej, zwłaszcza antyeuropejskiego rządu. I dlatego też to jest taki, ani inny wynik tych wyborów. No, to, to blokowanie środków z KPO na pewno było jednym z, z, z istotnych okoliczności. Te przyznania pisowi tej czerwonej kartki. Więc no zobaczymy, co się zadzieje w PiSie, kiedy nie będzie już praktycznie Kaczyńskiego, bez Morawickiego, z panią Szydło, która jest w Parlamencie Europejskim, w PiSie pozbawionym tych wielu fruktów władzy, bez tego spoiwa władzy, bez tych spółek, bez tego wszystkiego. no Tam może być naprawdę bardzo głęboka dekompozycja. i może prawica gdzieś na kilka, na długie lata może popaść no w jakiś sposób. Nie... pod uwagę, że tak naprawdę czeka prawicy zmiana pokoleniowa. E, platformę na pewno. obywatelską w ogóle, polską politykę czeka trochę ta zmiana pokoleniowa, ona się już w się mocnej dzieje. mierze dzieje. Choć wy macie no, zdecydowanie młodszego lidera po prostu. Tak? Donald Tusk jest młodszym liderem od Jarosława Kaczyńskiego. no też nie jest najmłodszym, ale. Ale myślę, że to nie, nie będzie pewnie jego ostatnia kadencja. A w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, wydaje mi się, że to może być jego ostatnia kadencja. I, I już mówił Pan o tym, że ziobryści szukają gdzieś swojego miejsca nowego. To może się zdecydowanie jeszcze bardzo wiele zadziać na polskiej prawicy, no bo prawo i sprawiedliwość bez Jarosława Kaczyńskiego. To jest coś niewyobrażalnego. Teraz. No to polska prawica nie miała tego od 9 roku de facto, tak. Więc on zawsze gdzieś był w korze tych różnych układanek prawicowych od porozumienia centrum, poczynając przez AWS i, i, później, i później PiS. Więc to na pewno będzie zupełnie nowy rozdział w, w polskiej polityce. I proszę zauważyć, co się działo chociażby po, nas, po, po lewicowej stronie, kiedy SLD tak naprawdę po swoich rządach i po, 2000, po 2005 roku de facto na długie lata Wpadło w taki jakiś głęboki kryzys polityczny. Może to samo czekać to to się w tej chwili politykę, politykę PIS-u. Na pewno się będzie działo, działo dużo, natomiast jeszcze wracając tylko do Donalda Tuska, bo oczywiście można mówić o, o wieku takim wynikającym z PESEL-u, ale proszę zauważyć, jak Donald Tusk ma fantastyczny kontakt z młodymi ludźmi. On jest na dzisiaj na TikToku praktycznie najbardziej lubianym i obserwowanym politykiem. i, i on, on fantastycznie czuje młodych ludzi, ma z nimi dobry, dobry kontakt. On jest taki autentyczny, bardzo naturalny, to młodzi ludzie doceniają, więc to nie jest bycie głosem jakiegoś pokolenia, niekoniecznie musi wynikać z samego peselu, ale z takiego, naturalnego, z takiego naturalnego zrozumienia. Szanowni Państwo, mamy pierwsze komentarze jeszcze co do tych wyników wyborów. Tygodnik, nie, znowu rekordowe kolejki w Warszawie, tym razem Chętnych na świadków koronnych, no, złośliwi ludzie, tak mi się wydaje, ale, ale oczywiście tutaj żartobliwie, bo, mhm. bo wybory i polityka to już od dawna są również memy, żarty od zawsze, ale teraz memy i internetowe mhm. wpisy. Mamy również dla Państwa, już niedługo pokażemy animację wyników głosowania, gdzie będziemy mogli jeszcze raz zobaczyć, jak się te słupki poparcia. Ustawiły na koniec tych wyborów, bo przypominamy, mamy już 100% komisji obowodowych policzonych. No i teraz Prawo i Sprawiedliwość 35,38%, czyli spadek o ponad 1% w porównaniu do exit pola i potem do late pola. Mhm. Koalicja Obywatelska 30,7%. Trzecia droga 14,4%. Nowa Lewica 8,61%. No i Konfederacja Wolność i Niepodległość 7,16%. Więc nic już nie zabierze, można powiedzieć, zjednoczonej opozycji tej większości, bo to będzie prawie 250 mandatów. Panie pośle, na koniec mamy pytanie od naszych widzów. Użytkownik o dźwięcznie brzmiącym byczy Kotlet. Czy jako. Czy jako nowy rząd, zalegalizujecie Marihuanę? Eee, ja jestem zwolennikiem przede wszystkim jej dekryminalizacji, tak? bo to jest jednak coś, trochę coś innego niż jakby pełna legalizacja. Dekryminalizacja powinna nastąpić. Mówię o takich małych ilościach na, na własny użytek. Wiemy, że dzisiaj jest w ustawie o zwalczaniu narkomanii ten taki jeden przepis, który daje prokuraturze to jest taki wytrych do, do tego, żeby umarzać tego typu postępowania, i z tego co wiemy, patrzyliśmy też na statystyki w miażdżącej większości tak się dzisiaj dzieje. Natomiast yy, uważam, że, że to jest ten moment, żeby siąść do stołu i o tej dekryminalizacji. Tak, Pan Rocisk mówił, że on nie jest zwolennikiem legalizacji. Yy, mówił to wielokrotnie, nawet podczas tak. tej kampanii wyborczej. Tak, ja, ja mówiąc tu osobiście, bo to nie, nie, też, nie, nie wypowiadam się jakby w imieniu naszego ugrupowania, ale też pamiętam, jak w toku kampanii pojawiały się zapytania ze strony mediów czy organizacji pozarządowych, to o tej dekryminalizacji yy, już yy, mówiliśmy. Więc zakładam, że Udałoby się wokół tego też zbudować może jakąś tam doraźną, ale większość. Tu jedna z wiedzy dzisiejsze że dekryminalizacja de de to już coś. I pyta się, czy może sobie krzaczek posadzić. Natomiast, <grym> szanowni <grym> państwo, to już, to już chyba będziemy później omawiać, jak będą e, większe konkrety po prostu na stole. Zobaczymy, czy nowy rząd dotrzyma swoich obietnic, bo myślę, że jest to już pewne, że będziemy mieli po 15 października nowy rząd w Polsce. I Szanowni Państwo, Państwa i moim gościem był poseł Arkadiusz Myrcha, dziękuję. Kolic, ja zaproszenie, dziękuję obywatelska. Bardzo.